Cześć dziewczyny, dzisiaj projekt Denko. Niewiele mam tych rzeczy, ale stwierdziłam, że jak będę chciała nagrać filmik, gdy będzie ich bardzo dużo, to ten film będzie strasznie długi, dlatego nagrywam go teraz. A więc zaczynamy, żeby nie przedłużać. Pierwsza rzecz to jest płyn micelarny z ziai. Świetny produkt, na pewno go znacie. Świetnie zmywa makijaż i nadaje się chyba do każdego rodzaju cery. Następna rzecz, peeling myjący z truskawką Naturia z Joanny. Świetny produkt i super pachnie. Wygładzający. Może troszkę tak. Super, polecam. Na pewno kupię sobie jeszcze jeden. Następna rzecz z Garniera, krem do rąk z olejkiem z palmy i kolendry plus gliceryna. Fajny produkt, fajny krem, naprawdę. Następna rzecz to jest odżywka z Sayosa, jednominutowa. Muszę powiedzieć, że nawet się spisała. Wygładziła mi te włosy, pewnie ma tutaj mnóstwo tych wszystkich silikonów i tak dalej, no ale czasami się bez nich niestety nie da. Następna rzecz to jest żel do higieny intymnej z Biedronki. Bardzo rzadki. Nie wiem, czy go kupię jeszcze raz taki. No miałam po prostu lepszy. Następna rzecz to jest jedwab. Pewnie Wam bardzo dobrze znany. Używam go na końcówki, czasami na od połowy włosów. No, jest ok. Czasami go używam niecodziennie. Następna rzecz, maska z Altery do włosów. Dużo o niej pewnie słyszeliście. Bardzo dużo dziewczyn pokazywało je na YouTubie i naprawdę są świetne. Bardzo polecam. Dostępną u nas w Rossmanie. Następna rzecz z Biedronki, Be Beauty micelarny żel do mycia i demakijażu. Ja go używałam do prania pędzli. Może z dwa razy na twarzy, ale wolę inne produkty. Następna rzecz to jest z Farmony Radical Serum ziołowo-witaminowe. Ja go używałam na końcówki włosów. No i muszę powiedzieć, że używałam go chyba miesiąc i zauważyłam lekką poprawę. Pewnie jakbym używała go dłużej i innych produktów z tej serii, to moje włosy na pewno byłyby w dużo lepszej kondycji. Następna rzecz to jest spray ochronny z Dove. Używam go przed suszeniem włosów. No i mam nadzieję, że chociaż troszkę je chroni przed tym gorącem, przed paleniem się. Następna rzecz, róż z Maybelline. Widzicie, tutaj są resztki, bo mi się połamał niestety. Ale naprawdę jest świetny i pewnie kupię sobie jeszcze jeden. I ostatnia rzecz, tusz z L'Oreala, mój ulubiony, pogrubiający, wydłużający rzęsy, Volume Million Lashes. Świetny, świetny tusz, bardzo go polecam, naprawdę jest super. No i to będzie na tyle, moje kochane. No i będę na tym kończyć. Jak widzicie, niewiele jest tych produktów. No to do zobaczenia. Hej!